Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na kolejny odcinek, czwartkowy odcinek Globalnego Inwestora. Na początek indeks SP 500. Wczoraj mogliśmy, obserwować, wczoraj mogliśmy obserwować wzrosty na głównych amerykańskich indeksach. Publi, protokół, publikacja protokołu z posiedzenia FOMC była pozytywna dla rynku. Członkowie FED tutaj. Zgodnie tutaj, jak możemy wyczytać w tym protokole, wielu członków FED opowiada się za spowolnieniem, właśnie tempa podwyżek, dalszego tempa podwyżek stóp do 50 punktów bazowych z 75, które widoczne były w ostatnich miesiącach. No i teraz rynki też spodziewają się, że właśnie na tym grudniowym posiedzeniu w końcu będziemy obserwować jakieś spowolnienie tego tempa zacieśniania warunków finansowych, i rynek oczekuje podwyżki o 50 punktów, o 50 punktów bazowych. W końcu jakieś tutaj złagodzenie w tej polityce pieniężnej Fed i dostarczyło to wczoraj pewnego wsparcia dla rynku akcji dla amerykańskich inwestorów. Główne amerykańskie indeksy zamknęły się wczoraj na plusie. Dow Jones zyskał około 0,30%, SP 500 wzrósło 0,60% prawie, natomiast NASDAQ zyskał prawie 1%. Dzisiaj brak sesji na Wall Street, tak więc, tak więc dzisiaj mamy dzień, dzień przerwy. Natomiast jeśli chodzi o rynek kontraktów terminowych, no to kontrakty terminowe na indeks SP500 dzisiaj oscylują, raczej póki co w okolicach punktu odniesienia wzrastają w tej chwili o niecałe 0,10%. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, to Apple. Setki pracowników głównej fabryki Foxconn bierze, biorą udział w proteście sprzeciwiając się warunkom pracy. Jest to o tyle istotne dla Apple, że Foxconn jest głównym dostawcą tutaj iPhone'ów dla Apple. Podobno Foxconn planowało opóźnić wypłaty bonusów i to właśnie przelało czarę goryczy i skłoniło pracowników do, do protestów, do strajków. Niektórzy pracownicy skarżyli się też, że zostali zmuszeni do dzielenia pokojów z kolegami chorującymi na COVID-19. No i ogólnie tutaj właśnie pracownicy narzekają na te warunki pracy, jakie powstały w, w, obliczu, tej, w, w obliczu tutaj ponownego wzrostu przypadków COVID w Chinach. Foxconn zaprzeczył, że zaprzeczył tutaj tym, tym oskarżeniom, że z, zmuszeni byli właśnie dzielić pokoje z chorującymi na COVID-19 i oznajmił też, że wypełnił swoje zobowiązania co do zapłaty pracownikom. Według doniesień, produkcja w tej kluczowej dla Apple fabryce nie jest zagrożona i odbywa się bez zakłóceń. Natomiast no, Foxconn stara się teraz przywrócić produkcję do poziomu maksymalnej wydajności, natomiast te, te protesty wspomniane mogą tutaj zakłócić ten, ten plan, mogą, stawiają ten cel pod znakiem zapytania. Niektóre źródła mówią, że nie uda się przywrócić pełnej produkcji do końca listopada tak jak, tak jak wcześniej planowano, a to dlatego, że protesty wpływają szczególnie na nowych rekrutów, którzy mieli właśnie zapełnić tą, tą lukę w sile roboczej. Foxconn, no Foxconn jest tutaj bardzo, bardzo istotną, bardzo istotną spółką dla Apple też, ponieważ odpowiada on za 70% dostaw iPhone'ów, a większość właśnie jest produkowana w tej wspomnianej tutaj fabryce chińskiej i dodatkowo jest to o tyle ważne, że zbliża się okres świąteczny, który jest dla Apple na pewno bardzo ważny. I zazwyczaj jest on dla Apple bardzo owocny. iPhone'y tutaj konsumenci kupują iPhony, chociażby właśnie na prezenty świąteczne. No a ten, ten, te ostatnie właśnie zakłócenia w, w fabryce, fabryce Foxconn'u mogą zakłócić sprzedaż w tym świątecznym okresie. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Apple, przeważają tutaj pozytywne. Jest to 36 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji jest neutralnych, natomiast zaledwie jedna rekomendacja zaleca sprzedaż. Kolejna spółka, Activision Blizzard. No, Activision Blizzard tutaj główny temat w kontekście tej spółki to jest oczywiście potencjalne przejęcie jej przez Microsoft. Według doniesień, Federalna Komisja Handlu prawdopodobnie złoży pozew antymonopolowy, aby zablokować transakcję przejęcia przez Microsoft za 69 miliardów dolarów tyle miała właśnie wynosić ta transakcja. Nic nie jest jeszcze jednak przesądzone, i członkowie komisji wciąż rozważają, właśnie, jaką decyzję podjąć odnośnie tej umowy. Podobno są jednak ci pracownicy Federalnej Komisji Handlu sceptycznie nastawieni w stosunku do argumentacji obu tych spółek, do argumentacji za właśnie przepchnięciem dalej tej transakcji, no oznajmiło, że chce dalej współpracować z organami nadzorczymi, aby doprowadzić, sfinalizować tę transakcję, natomiast też zaznacza tutaj, że jeśli, że jeśli jakieś tutaj przeciwności się pojawią, to jest ona gotowa walczyć o to, żeby, żeby tą transakcję przeprowadzić do końca. Wydawca gier wideo uważa, że jakiekolwiek sugestie na temat szkodliwości transakcji dla konkurencji są absurdalne. No i też tutaj to przejęcie jest obiektem zainteresowań również europejskich organów nadzorczych. Unijny organ ochrony konkurencji ma z Tutaj zadecydować o zgodzie lub blokadzie tej transakcji do 23 marca. Transakcja wzbudza obawy tutaj generalnie, dlatego że Activision Blizzard no, to jest ogromny wydawca gier. Microsoft również bardzo duży gracz na rynku gamingowym. I gdyby Microsoft przejął Activision i to wtedy otwiera się taka możliwość, że Microsoft mógłby na przykład. Zadecydować o tym, że gry Activision Blizzard będą wydawane ekskluzywnie na na, na przykład konsole Xbox, i mogłaby na tym właśnie mocno ucierpieć konkurencja na rynku. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Activision Blizzard, 17 rekomendacji jest pozytywnych, zaleca kupno, 8 rekomendacji jest neutralnych i brak jest tutaj brak rekomendacji sprzedaży. I ostatnia spółka, dosyć taka ciekawa, może egzotyczna, trochę nietypowa, czyli Manchester United. Bardzo znany klub z ligi angielskiej. Otóż pojawiła się tutaj informacja, że właściciele Manchester United rozważają różne strategiczne opcje, w tym nawet całkowitą sprzedaż angielskiego klubu. Rodzina Glazer jest właśnie właścicielem Manchester United. I zastanawia się oprócz właśnie wspomnianej całkowitej sprzedaży tutaj wśród opcji rozważana jest również tylko częściowa sprzedaż klubu albo inwestycje w przebudowę stadionu i e, infrastruktury. Tutaj dosyć ciekawie zbiegło się to w czasie z, e, z ostatnim wywiadem Cristiano Ronaldo, czyli jeszcze do niedawna piłkarzem Manchester United, który właśnie Narzekał na e, chociażby infrastrukturę, na to, że to wszystko, że ta, ta infra, infrastruktura w Manchester United jest bardzo przestarzała i nie zmieniła się od czasu, kiedy odszedł on, w, e, kiedy, kiedy odszedł on e, kilkanaście lat temu. Manchester United jest jednym z największych angielskich klubów i posiada no, bogatą i pełną sukcesów też historię, natomiast w ostatnich latach ta sytuacja w klubie znacznie się pogorszyła. Obecnie klub nie jest w stanie nawiązać do dawnych sukcesów, i fanom kończy się też cierpliwość do chociażby do właścicieli klubu. Po tych wielu rozczarowujących sezonach, Bloomberg już w sierpniu informował, że rodzina Glazer rozważy sprzedaż, która może tutaj sięgnąć nawet 6 miliardów dolarów kwota, wartość tego klubu. Kwota, za którą, za którą ten klub może zostać sprzedany. Akcje Manchester United po tych doniesieniach bardzo mocno wczoraj wzrosły o ponad 25%, jak zresztą możemy zobaczyć tutaj na wykresie, no bardzo, bardzo wysoki wzrost. Byłby, byłaby to też, jeśli rzeczywiście ten klub zostałby sprzedany, no to na pewno jakiś, jakaś tutaj historyczna chwila, bo rodzina Glazer jest właścicielem Manchesteru United od około 2005 roku, tak więc naprawdę bardzo długo, początkowo bardzo udany okres i kolejne trofea dla klubu, natomiast potem po odejściu trenera Alexa Fergusona zdecydowanie ten, zdecydowanie ten okres jest już gorszy dla Manchesteru. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące tego klubu, no to tego tej spółki, no to mamy dwie rekomendacje zalecające kupno, a jedną rekomendację neutralną i brak rekomendacji sprzedaży dla Manchester United. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.